Wielmożny pan doktor przyjmie tę gąskę ode mnie na imieniny. A ode mnie trochę wędliny za tyle dobrego, co pan doktor dla nas zrobił. I ode mnie, panie doktorze. Niech pan doktor nie odmawia. Bóg wam zapłać. Na dobre zdrowie pana doktora. Naprawdę bardzo wzruszony, ale odeślemy to chyba do sierocińca, bo przecież sam tego nie zjem. To już według uznania pana doktora. Na dobre zdrowie pana doktora. Dziękuję. Do widzenia. Zaraz, To nas daj Boże zdrowia. Dzień dobry, kochany solenizancie, gratuluję. No, prędziutko, chodź, dzieci już czekają. No, muszę wstąpić jeszcze do chorego. No, ale bardzo prędko, pospiesz się. Wiesz, że dzisiaj dzieci bez ciebie do stołu nie usiądą. No, chodź. Chodź, prędko. Pan doktor jedzie!
Bardzo miła i bardzo ładna niespodzianka. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Dziękuję no, wam bardzo. A teraz ty nam coś zagraj. No zobaczymy. Próbuję. To co? Co się stało? Dlaczego nie grasz? Pan doktor nie umie grać. Nie wiem, co się stało. Czy się zatkało, czy co? Możliwe, zaraz zobaczymy. Możliwe. Czy się zatkało, czy co? Nie przeszkadzam? Ach, to ty. Nie, nie. Proszę cię, siadaj, siadaj. Dziękuję. Widzę, że ciągle ślęczysz nad tą swoją pracą. No tak, właśnie kończę. Ale wiesz, miałeś być na posiedzeniu kółka dramatycznego. No, bardzo cię przepraszam, ale nie chciałem przerywać pracy. To już ostatnia stronica. A jak ci się podoba moja sztuka? Na razie nie mam żadnych zastrzeżeń. Dlaczego na razie? Muszę ci się przyznać ze skruchą, że nie przeczytałem jeszcze. Co? No wiesz, ty jesteś naprawdę niemożliwy. No przecież dochód z tego przedstawienia ma iść na twój sierociniec, a ty się zupełnie tym nie interesujesz. No nie gniewaj się, mój stary, nie gniewaj się, ale ja mam tyle roboty. Słuchaj, czy ja koniecznie muszę grać w tej twojej sztuce? Ależ naturalnie, no przecież ty jesteś największą atrakcją tego przedstawienia. Szczególnie dla pań. Dałbyś spokój, no. Nie, ale nie musisz grać. Musisz grać Ryszarda. Jeżeli ty nie będziesz grał, to panna Kulewińska nie zechce grać Rozamundy. A przecież wiesz, jakie oni mają wpływy w naszym mieście. Ja. Panie doktorze, czy te migreny Lusieńki naprawdę nie są niebezpieczne? Nie. Mam wrażenie, że to ta prowincjonalna atmosfera tak zabójczo na mnie wpływa. Lusieńka ostatnio zmizerniała, źle sypia. Bardzo bym chciała, żeby była pod stałą opieką pana doktora. No nie sądzę, żeby
to przy migrenie było konieczne. Czy pan doktor wie, że mamy brać udział razem w przedstawieniu dobroczynnym? A tak, słyszałam. Bardzo się cieszę. Pan doktor gra Ryszarda, a Lucia Rozmundę. Ach, piękna będzie z was para. Mamo, panie doktorze, a kiedy zaczniemy próby? A nie wiem, proszę pani, ale jestem bardzo zapracowany. A w razie migreny to proszę brać te krople. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. A co wy tu robicie? Co się stało? Panie doktorze, ciapuś ma spaleczoną łapkę. On jest bardzo chory. Proszę go zbadać. No w takim razie proszę pacjenta do gabinetu. No chodź, ciapek. Nie bój się pana doktora. No tak. Chodź, bardzo przepraszam. Obowiązek zawodowy. Moje uszanowanie. No co, proszę pani, umówiliście się z doktorem na próbę? Cóż, kiedy pan doktor jest stale zajęty. No, chyba dla sztuki powinien znaleźć trochę czasu. No pewno. Może pani wstąpi do sierocińca. On tam spędza każdą wolną chwilę. Będziecie mogli spokojnie przeczytać sztukę. No dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Panie doktorze, czy ciapek na mnie umrze? Nie, nic mu nie będzie. Do wesela wyzdrowieje. Tak, no a teraz zapiszę mu jeszcze jakieś lekarstwo. Tak, ciapek, chodźcie. Trzymaj mi tę łapkę. No chodźcie, dzieci. Zapiszę mu teraz lekarstwo na wzmocnienie apetytu. Otóż dwie łyżeczki dziennie. Jak długo ciapek powinien leżeć? O, dzień, dwa. Aż go pani przełożona wyrzuci. O, nie, my nie pozwolimy. A czy jeść mu wolno wszystko? Tak, oczywiście. Specjalnej diety nie przepisuję mu. Oczywiście trzeba unikać rzeczy ciężkich, niestrawnych. Tak, gwoździ, butelek, starych kaloszy. Pan redaktor żartuje, a to jest poważna sprawa. O, widzisz? No, przepraszam. Macie tutaj receptę i pamiętajcie, nie wolno go denerwować i trzeba go czysto trzymać. I niech nie pali za dużo, bo to niezdrowo. No a teraz was odwiozę. A ciapek też pojedzie z nami? Naturalnie, na honorowym miejscu. Chodź. Znacznie więcej. Szczęście nic groźnego. Lekkie naderwanie ścięgna. Ale jak się to stało? Taki wypadek na prostej drodze. Obejrzałam się za panem i najechałam drzewo. Lepiej by było, żebyś się obejrzała na drzewo i najechała na pana. Danetko. No ja nic nie mówię. Ale co będzie z jutrzejszym występem? Właśnie. No boli mnie. Jak pan sądzi, doktorze, czy będę mogła dzisiaj jechać dalej? O tym nie ma mowy. Musi pani kilka dni poleżeć. Ależ to niemożliwe. Mamy jutro występ w Krakowie. Trudno. Nic na to nie płacę. Ładna historia. Jutro rano wstąpię do pani. Myślę, że za kilka dni przejdzie to bez śladu.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, bardzo dziękuję. Gdyby nie pan... A gdyby nie pan, to tego wypadku w ogóle by nie było. Żanetko. Wszystko się we mnie gotuje, ale ja nic nie mówię, nic nie mówię. Moja przyjaciółka nigdy nic nie mówi, a zawsze za dużo. Bardzo pana przepraszam. Myślę, że może być zdenerwowana. A więc za godzinę zmienić opatrunek. Jaki to miły człowiek. Nie, ale nogi nie warto było przez niego łamać. Ryszardzie, ach, jakże długo czekałam ja na tę chwilę. Jak biała lilia na wietrze w ramiona twoje się chylę. Oto podaję ci usta i pij. Ach, mów, że mnie kochasz. I teraz, proszę pani, Ryszard odpowiada. Kocham ciebie nad życie. Kurtyna. Brawo, 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 brawo. Dobrze, powiedziałabym, że to ma w sobie coś z Szekspira. O to właśnie mi chodziło, bo ja się na Szekspirze wzorowałem, proszę pani. Tak. I pan to sam napisał? Sam jeden. Że też jeden człowiek może tyle głupstw napisać. Niech pan nie bierze tego do serca. Żaneta zawsze na kimś ostrzy sobie język. Nie, że pan siada, panie redaktorze. Dziękuję bardzo. Więc doktor w pańskiej sztuce gra rolę Ryszarda. Tak, Ryszarda gra doktor. Rozamundę gra panna Kulewińska. Jej ojciec ma największy handel win w naszym mieście. Pan aptekarz gra rolę ojca. Typ szlachetny i tragiczny. A pan referent Urzędu Skarbowego gra... Starego sługę do usług. Właśnie. Bardzo się cieszę, że panów poznałam. No, jak widzę, sztuka będzie miała świetną obsadę. Ale nigdy nie przypuszczałam, że pan doktor ma zdolności aktorskie. O, nasz doktor wszystko potrafi, proszę pani. To nadzwyczajny człowiek, chluba naszego miasta. I ani grosza nie zalega z podatkami. Proszę. A, o wilku mowa, wilk tu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze. No, widzę, że pacjentka wraca do formy. A tak? No to my już nie będziemy przeszkadzać. Moje uszanowanie pani. Ale bardzo przepraszam, jeszcze prosiłbym o maleńki wywiad dla nowin nasielskich. Od wywiadów ja tu jestem. Ależ przepraszam. Żanetka zawsze mnie reprezentuje wobec prac. No, proszę za mną. No a teraz zobaczymy, jak tam noga. No weź, 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 już prawie zupełnie dobrze. Niedługo pani będzie mogła wyjść. Zrobię pani jeszcze jeden opatrunek. Wie pan, panie doktorze, gdyby nie pańskie odwiedziny, umarłabym tu chyba z nudów. Jak pan może wytrzymać w takim zasielsku? Ja się nie nudzę, proszę pani. Pracy nie brak. No dobrze, ale wieczory ma pan chyba wolne. Co się wtedy robi w takiej dziurze? Wieczorami także pracuję, proszę pani. Naukowo. O, nie, nic wielkiego. Napisałam rozprawę o pewnych zaburzeniach nerwowych u dzieci. Ale nie wiem, czy się tym ktoś zainteresuje. Mam w świecie lekarskim znajomości. Mogłabym panu w tym dopomóc. Bardzo dziękuję. Nie śmiem pani fatygować. Proszę mi poprawić poduszkę. Proszę bardzo. Proszę. Pan jest bardzo miły, ale krawata nie umie pan wiązać. O. Tak jest dobrze. Trzeba bardziej dbać o siebie. To ja w takim razie jutro wstąpię do pani. Do widzenia. Panie doktorze. Słucham. Zapomniał mi pan zrobić opatrunek.
A tak, rzeczywiście. Przepraszam panią. 158 przedstawień w roli Julii. Częstochowa, Lublin, Radom, Kielce. Publiczność mdlała. Mdlała. 185 przedstawień w roli damy kameliowej. Łuck, Pucku, Równe. Ach, publiczność spazmowała. Spazmowała. 200 przedstawień. Na miłość boską, kiedy pani Lena zdążyła to wszystko. Lena? Ja mówię o sobie. Co? Tak. Tyle pracy na marne. Feralnie znudzony jestem. U nas wielkomiejskie życie, a tu prowincja. U nas kompetencja, a tu smutek i melancholia. Ale jednej rzeczy nie ma u nas. No. A! Takiego piernika z miodem. No i co? Nie podoba się panu u nas? Nie powiedziałbym. Ale u nas w Warszawie wielki świat. Telefon, telegraf, telewizja, telepatia. Tyle i tyle innych rzeczy. A co pan Felix tam chowa za sobą? O, panowe Roncie, nie. U nas w wielkim świecie kawaler nie ma prawa do kobiety z pustymi rękami przychodzić. Przyniosłem dla panny Weronci chłopca z czekolady. To dla mnie! A dla kogoż by? Niech go panna Weroncia z gustem skonsumuje. O, nie. Schowam go sobie na pamiątek. Jaki śliczny aniołek. Będzie się nazywał Feluś. Feluś. Zawsze mówiłem, że jestem aniołkiem. Cóż ty się tak stroisz? Nie, zdaje ci się. Zwyczajnie wiąże krawat. A, krawat. Ta. No tak. I co? No niech się pani tak nie denerwuje. Pan doktor powinien tu być lada chwila. Mam nadzieję, że dziś znajdzie dla mnie trochę czasu. Naprawdę nie potrafię się uczyć roli bez partnera. No słusznie. Pan doktor teraz w ogóle nikogo nie widzi. Jest zajęty tą panią. Po co ta pani tu przyjechała? Po co? Żeby wam zabrać pana doktora. Nie będę grała. Wcale mi nie zależy na zaszczycie grania z panem doktorem. Ależ proszę pani, na litość boską, więc co będzie z przedstawieniem? Nic mnie to nie obchodzi. No więc kto będzie grał? W każdym razie nie ja. Do widzenia. No i co będzie teraz? Muzyka.
wyżej, panie mocniej. Sobie. Do mnie. Ręcie, ostrożnie. Na lewo, na lewo. O tak. Chodź, chodź. Chodź, no nie da rady, nie chce stać. Trzeba go jakoś podeprzeć. Niech no pan na Weroncia krzesełeczko tu podstawi. O, już podstawione. Oj, już ja bym w takim zamku nie chciał mieszkać. Też architekt pan mnie drenerwuje. Już można zaczynać, my potrzymamy. No to zaczynamy. Pan na Weroncie, trzymaj pan. Świat się kończy, swoją drogą. Lena Merlińska w przedstawieniu amatorskim w takiej dziurze. Trzeba było wyratować biedaków z tej opresji. Miejscowa gwiazda obraziła się w ostatniej chwili. Tak, ale jak mogłaś zgodzić się tak grać bez próby? Widziałam próbę generalną. Jakoś sobie poradzę. Mam tylko kilka kwestii do powiedzenia. No całe szczęście. Ciekawa jestem, jak się spisze mój partner. Ten partner. Dziękuję ci. Dziękuję ci za tę niespodziankę. Ładnie, żeś mnie urządził. Jak ja z nią zagram bez tej próby? No, zrozum, że to wielka sensacja. Widownia sprzedana do ostatniego miejsca. Gdzież to? Ale co ty robisz? Już, panie referencie. Ostrożnie, głową muru pan nie przebije. Niżej. Cały zamek mi rozwalił. Pan na Weroncie będzie. O panie! Boleść w tym oku i drżysz panie jak trzcina. Ach, powiedz słudze wiernemu, jaka jest temu przyczyna? Jaka jest temu przyczyna? Bambolo, wierny mój sługo. Bambolo, wierny mój sługo, przed tobą serce otworzę. Ach, ach, córka ma Rozamunda. Ach, córka ma Rozamunda. Ach, zamknąć chce się w klasztorze. Ach, zamknąć chce się w klasztorze. O nieba, czemuż to panie? Ona taka młoda i płocha, nieszczęsna, kocha Ryszarda, a to i on jej nie kocha. A to i on jej nie kocha. Proszę na scenę. To się jeszcze źle skończy. Ojej, jakie to piękne. Jak ona musi cierpieć. Bójda z chrzanem. Imaginacja. O, idźcie, dzielni rycerze, spożyjcie smacznie wieczerze. Spożyjmy smacznie wieczerze. Witaj mi, witaj, mój panie. Powiedz mi, mężny Ryszardzie, skąd na twym licu ta chmura? Kocham twą córę, mój panie. Gdzieżesz, ach, gdzieżesz twa córa? Więc ty ją kochasz, Ryszardzie. O, co za szczęście nieba. Biegnę do Rozamundy, by oddać ci ją w zamęście. Ryszardzie, o, jakże długo czekałam ja na te chwile. Jak biała lilia na wietrze, w ramiona twoje się chylę. Oto podaję ci usta i pij z tej czary w zachwycie. I mów, ach, mów, że mnie kochasz. Kocham ciebie nad życie. Kocham, kocham ciebie nad życie. Kocham ciebie nad życie. Kocham ciebie nad życie. Panie Feliksie!
Ojej, Weronciu. Kocham ciebie nad życie. Wprawdzie ta awantura prowincjonalna kosztowała mnie dużo pieniędzy, ale teraz daruję ci wszystko. Zasielska. Co, wywiad? Nie, panie, ja jestem od wywiadu. Ale my później, teraz musimy się przebrać, moi panowie. Lenuś? Mam dla ciebie niespodziankę. Ucałujesz mnie z radości. Jedziemy! New York, Chicago, San Francisco, Filadelfia. Właśnie ci panowie przyjechali z Ameryki. Gdzie oni są? Taki jeden duży, drugi mały. No tak. Jeden w okularach, drugi bez. No tak. Ci sami. No to wyrzuci nam ich za drzwi. Co pani narobiła? Jak można? No skąd mogłam wiedzieć? Wiedzieć. Proszę. Lenuś? Pozwól. Mr. Johnson, Mr. Thompson. How do you know? Witam panów. Proszę, niech panowie siadają. Proszę siadać. Lenuś, właśnie panowie Johnson i Thompson proponują ci tournée dwuletnie po Ameryce. Warunki już uzgodniłem. Panowie jeszcze dziś chcą sfinalizować umowę. Będziemy bardzo zadowoleni. Hergla. To będzie duży sukces. O, yes, certainly. Panowie wybaczą, ale ja do Ameryki nie pnię. Co? Co takiego? Co? I beg your pardon? Przecież chciałaś, marzyłaś o tym. Yes. Teraz mamy inne marzenia. Nie ma dla mnie listu? Jest, jest. Ona ani dnia nie daruje. Poczta w Zasielsku ma teraz robotę. Ale dzwonił do ciebie z kliniki doktor Tomczyński. Profesor? Tak. Połącz mnie z nim prędziutko. Co ty teraz masz ciągle z tymi doktorami? Danetko. No ja nic nie mówię. Ale żeby zdrowy człowiek ciągle miał jakieś kontakty z medycyną. Masz. Halo? Czy to pan profesor? Tak, to ja. Dzień dobry panu. Przeczytał pan? No i co? Bardzo ciekawe, proszę pani. Widać w tej pracy dużą wiedzę. Niektóre idee mocno mnie zainteresowały. Naprawdę? Bardzo się cieszę. Tak, tak? I niech pan pomyśli, profesorze, że tak zdolny człowiek marnuje się na głuchej prowincji. To już oczywiście. Ale przyjedzie, jeżeli pan sobie tego życzy. Naturalnie. Dziękuję panu. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Sprawił mi pan ogromną radość. Do widzenia panu. Bardzo mu się podobało. Feliksie, jedziemy do Zasielska. Co? Także pomysł. Ja nie jadę. Ośmielam się zauważyć świetny pomysł. Znudziło mnie wielkomiejskie życie. Tęsknię za lasem, za pszczółkami, za miodem. Kocham naturę. Dziękuję, panie doktorze. Do widzenia, panie doktorowi. Kto następny?
Lenuś! Co za niespodzianka! No proszę cię, chodź, chodź. A dlaczego tak nagle? Dlaczego nie uprzedziłaś? Chciałam ci jak najprędzej przywieźć pomyślną wiadomość. No. Profesor Tomczyński chce cię poznać osobiście. Tomczyński? Aż to największa sława w zakresie chorób dziecięcych. Wiesz, to przyjaciel mojego ojca. Tak? Bardzo zainteresował się twoją pracą. Naprawdę? Dziś jeszcze zabieram cię do Warszawy. Dziś? To niemożliwe. No ależ profesor wyjeżdża na kongres do Londynu. Musimy kuć żelazo, póki gorące. No zrozum, ja tak nagle nie mogę. Mam tu obowiązki. Mój drogi, no przecież tu chodzi o twoją karierę. No tak, tak, ale... No ale widzisz, sierociniec, dzieci... No, dzieciakom nic się nie stanie podczas twojej nieobecności. A wiesz, mam i dla dzieci niespodziankę. Ojej, gdzie ten Feluś wylądował? Co go panna Weroncia tak wysoko schowała? A, bo to jeden z naszych chłopaków ma na niego afety. I nikt tylko mnie ciągle męczy i męczy, żebym go dała. Nie rozumie, że to dla mnie sercowa pamiątka. O, proszę, jak pan Felix lubi kawa z korzuszkiem? Pierniczek z miodem. O, piernik z miodem. Panu Weronciu? No. Dlaczego się pani do Warszawy nie przeniesie? A po co? Jak to? Inne życie, wielki świat. A tu co? Goła natura. Wasz pan doktor też się pewno do Warszawy przeniesie. Ojej, co pan Felix mówi? Pan doktor wyjeżdża? A tak, nasza pani specjalnie po waszego pana doktora przyjechała. Dziś jeszcze zabiera go ze sobą do Warszawy. Bo tu w Zasielsku to się człowiek tylko marnuje. A szkoda, bo to utalentowana jednostka. Papek! Hadliwonga, Haneczka! Wiecie, po co ta pani tu przyjechała? Żeby nam zabrać pana doktora. Co? Zabrać nam pana doktora? To nie potrwa długo. W czasie mojej nieobecności zastąpi mnie doktor Rudzki. W gminie wszystko w porządku. Zgłosi się pani z tym dokumentem. Proszę! My tych zabawek nie chcemy. Co? Dziękuję. Dlaczego one nie chcą tych zabawek? Nic nie rozumiem. Dzieci, co to było? Co to miało znaczyć? Oni mówią, że ta pani... Co? Że co? Bo te zabawki nam się nie podobały. Niewdzięczne dzieci. Zawiodłem się na was.
nie rozumiem, nic nie rozumiem. Odrzucić taką propozycję. New York, Chicago, San Francisco. Niech pan spojrzy tam. No co, jeszcze pan nie rozumie? Nie wie pan, ja nic nie mówię, nic nie mówię. Ale to chyba zaćmienie inteligencji. To bardzo zdolny człowiek. Będziemy mieli z niego pociechę. A czy on u pana profesora pracuje jako asystent? Nie, prowadzi badania w naszej klinice. Uzupełnia swoją rozprawę, która miała pewne luki. A my sobie tutaj tak gawędzimy z kolegami. Właśnie mówiliśmy o panu. Pan profesor o koledze cuda opowiada. Pan profesor doprawdy bardzo łaskaw dla mnie. A kolega po ukończeniu swoich badań zostaje nadal w Warszawie? No, właściwie sam jeszcze nie wiem. Ależ zostanie, na pewno zostanie. Naturalnie, nie puścimy pana. Zwalnia się u nas miejsce kierownika jednego z oddziałów. To bardzo odpowiedzialne stanowisko. Chętnie bym je panu powierzył. Dziękuję panu, panie profesorze. No oczywiście to nie tylko ode mnie zależy. Decyduje rada, której przedstawi pan swoje dotychczasowe rezultaty. Sądzę jednak, że rada kandydaturę pana doktora zaakceptuje. O, pan redaktor. Dzień dobry. Dzień dobry. No, no i cóż pan słychać w Zasielsku? Bardzo dziękuję, wszystko dobrze. I pani przełożona, i dzieci, dzieci ciapuś. Ciapuś. A coś porabia ta panna ta... Ach, panna Weronika. O, Weronika. No dziękuję, dobrze. Jak ja mogłem zapomnieć? To właśnie prosiła mnie, żeby to panu oddać do rąk własnych. Dla mnie. Miód. Piernik z miodem. Słodka dziewczyna. Ojej, wszyscy we frakach? U nas, panie redaktorze, wielki świat. To jak ja tam wejdę? Już ja pana redaktora wyszlafiruję. Chodźmy. Tak, dobrze. Proszę, panie profesorze. Za zdrowie pani. Dziękuję bardzo. I za twoją przyszłość. Pańskie zdrowie, doktorze. Dziękuję bardzo. Ten mój frak jest co prawda trochę wysłużony, ale jeszcze całkiem. A na pana redaktora jak ulał. O, ale tu plama jest. Ależ to drobnostka, zaraz zasłonimy. O, przepraszam. O, tylko niech pan redaktor uważa tu pod pachą, że ta agrafka nie puściła, a tu w tym miejscu. Tak rączkę najlepiej, o tak. Proszę. Proszę, proszę, śmiało, odważnie. Odważnie, panie redaktorze. Piotr, że się cieszę. Jak się mu. Przepraszam, że lewą ręką. Co? Witamy. No nareszcie pan się zdecydował, a tyle razy zapraszałam. Proszę dalej. Dobrze, dziękuję. A proszę, proszę. Przepraszam. No co? Co, stary? Mamy sobie dużo do opowiedzenia. O, co? Tak. No chodź. Kochane dzieci, a wiesz, jednego tylko nie mogę zrozumieć. Co to było wtedy z tymi prezentami? Jakby ci tu wytłumaczyć? Dzieci jak dzieci, często wyolbrzymiają niektóre rzeczy. Nie rozumiem. To nic ważnego, nie wiem. No, powiedz. Widzę, że wiesz, o co im poszło. Uważasz, głupie smarkacze,
dowiedzieli się, że pani Lena przyjechała po ciebie, żeby cię zabrać. No. Więc nie chcieli jej zabawek zamiast ciebie. A ja skrzyczałem je za to. Moje drogie dzieciaki. A jak im jest teraz? Czy doktor Rudzki jest dobry dla nich? A, tak, tak. To porządny człowiek. Może trochę formalista, starej daty. Ale nie każdy potrafi być takim dobrym ojcem dla dzieci jak ty. Mój drogi, powiedz mi szczerze, nie dzieje im się tam jakaś krzywda? Nie, skąd? Nie. Ale widzisz, wszyscy bardzo tęsknimy za tobą, bo cię bardzo kochamy. A wiesz, mój stary, i mnie czasami tęskno. Tak mi brak tego śmiechu, hałasu, tych psot dziecinnych. O, i nam bardzo brak ciebie. Ale my doskonale w miasteczku rozumiemy, że nie możesz się poświęcać dla nas. Tu czeka cię wielka kariera, tu jesteś szczęśliwy. A wiesz, stary, ciągnie mnie do miasteczka i do dzieci. Tyle lat razem. O czym to panowie gważą? Sądzę, że pan redaktor przywiózł dobre wiadomości ze Sielska. Ach, redaktorze, zarezerwowałam dla pana ten taniec, a pan tu się gdzieś chowa. No chodźmy. Może to ramię będzie bliżej serca. Mnie pan trochę mocniej trzyma. Boi się pan tu, co? Nie, skądże. O, co? Mój frak! Z nadmiaru wrażeń pękło. Co ci jest? Martwisz się czymś? Nie. Dostałem list od dzieci. I cóż, tęsknisz za nimi. Te wszystkie dzieci urosły pod moim okiem. Kocham je jak własne. Trudno mi się pogodzić z myślą, że mogę tam już nie wrócić. Wiesz, zaproponowano mi turnę po Ameryce. Jak to? Tak, kontrakt dwuletni. Zawsze o tym marzyłem. Nie zgodziłaś się? Nie. Czyż mogłabym ciebie opuścić? Lenasz. Nie zapominaj. Rośnie nad potoczkiem, patrzy żabim oczkiem i szepcze ci skromnie, nie zapomnij o mnie. Słyszałem, że sąsiedzi skarżą się na straszne hałasy w sierocińcu. Podobno dzieci urządzają tu jakieś kocie muzyki. A, dzieci mają taką swoją małą orkiestrę. Właśnie dzisiaj była próba, no może to istotnie trochę hałaśliwe, no ale przecież to dzieci. Proszę, żeby na przyszłość tego nie było. Należy unikać hałasu. Przejdziemy na salę.
Dzieci, proszę na swoje miejsca. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. A to co? Panie doktorze, to panie doktorze, to nasz ciapek. Przecież mówiłem, żeby psa usunąć z zakładu. To niech idzie. Nie chciałbym źle mówić o metodach wychowawczych mego poprzednika, ale dzieci są trochę rozpuszczone. Aha, Antoni, proszę zabrać psa z sypialni. Najlepiej oddać go komuś. Słucham pana doktora. Panie doktorze, to sprawi wielką przykrość dzieciom. Dzieciom nie wolno zanadto ulegać, inaczej zaczną nam jeździć po głowie. Proszę pana doktora, tu jest zamknięte na klucz. Co takiego? No. Nie można się dostać, zamknęli się. Dzieci, proszę w tej chwili otworzyć. Co to za wybryki? Oj, co się tam stało? To niesłychane. Tego nie można tolerować. Może na siłę otworzyć. Otworzyć. A to co? Proszę zabrać psa. My nie oddamy naszego ciapka. My go bardzo kochamy. Nasz pan doktor też go kocha. Nie damy. Nie damy. Nie damy. Nie damy. Cicho. 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 Proszę wyprowadzić psa. Nie oddamy. Nie oddamy. Uspokój się. Chodź. Cicho. Czy mi się zdawało, dzieci? Słyszałam tutaj szczekanie psa. Co to za zabawa, dziewczynki? Co to ma znaczyć? Bawimy, proszę pani. Wspominamy ciapka. Mamy smutno bez ciapka. Cicho, dziewczynki, cicho, cicho. Teraz noc. Chłopcy śpią, pobudzicie wszystkich. Ach, cóż to za niemądre żarty, dziewczynki. No dosyć już chyba przez was miałam dzisiaj przykrości, co? W tej chwili proszę do łóżek, spać. Nie żegnam się z wami, bo jesteście niegrzeczni. Ciapkiem. Może schowamy go u pana redaktora? Aż pan doktor wróci. A może pan doktor nie wróci? Wróci! Wróci! Na pewno wróci. Pan redaktor powiedział, że na swoje imieniny na pewno wróci. O, to jeszcze daleko. Czekajcie, mam tu kalendarzyk. Nie, ile to jeszcze dni? Raz, dwa, trzy,
4, 5, 6, 7, 8. No, zdrowie solenizanta. Dziękuję. Zdrowie. Dziękuję bardzo. Ja nic nie mówię, ale zaczynam nabierać sympatii dla solenizanta, dla medycyny. Jeszcze raz zdrowie solenizanta. Żanetko, zachowaj pragnienie na wieczór. Będziemy mieli gości przecież. Do wieczora wypocznę. No, na mnie już czas. Pojadę już chyba. Przyznaj się, masz tremę? Nie. Ja nic nie rozumiem. Czy pan ma tam gdzieś zdawać jakiś egzamin? Nie. Mam tylko zreferować Radzie Naczelnej wyniki moich badań przed rozpoczęciem u nich pracy. Aha. Nic nie rozumiem. Bardzo panią dziękuję, ale na mnie już naprawdę czas. No, do wieczora, pani Żanetto, do wieczora. Do widzenia solenizantowi. Lenuś kochana, czuję, że teraz, kiedy ustali się moja przyszłość, będę mógł poprosić... O co? Żebyś została moją żoną. Na pewno ci nie odmówię. Nie, na pewno nie przyjedzie. Pisał, że ma dużo do roboty. Co ja tym dzieciakom powiem, no? Dzieci tak wierzą, że przyjedzie. Pan im przecież obiecał. No, myślałem, że będzie mógł przynajmniej na imieniny. To takie święto dla nich. Najlepiej niech im pan powie od razu, żeby się nie łudził. O, nie, ja nie mogę. Ale może pani im to może powiedzieć. Nie. Ja też nie mam sumienia im tego powiedzieć. Panie doktorze, natychmiast po referacie muszę odbyć z panem małą konferencję. Już jako z kierownikiem oddziału. Dzieci, no moje kochane dzieci, jedzcież ten tort. No pijcie czekoladę, bo wam wystygnie. To nic, proszę pani. My chcemy ten tort zjeść razem z panem doktorem. Tak, razem z panem doktorem. Tak jak zawsze na imieniny. No dobrze, no ale trzeba zrozumieć, że pan doktor, no, może się spóźnić. No pewno, że może się spóźnić. Droga daleka. To my poczekamy, proszę pana. Bardzo zaciekawieni pańskim referatem. Panie doktorze, zamiejscowy telefon do pana doktora. Do mnie zamiejscowy? Tak jest, Zasielska. A to bardzo panu przepraszam. Halo? Ach, to ty. Jak się masz? No, bardzo ci dziękuję, żeś nie zapomniał o moich imieninach. A co tam u was słychać? Wszystko w porządku. Tylko bardzo tęsknimy. Tak, bo widzisz, nie gniewaj się. No, pisałeś kiedyś, że przyjedziesz. Tak, no teraz specjalnie na imieniny, więc obiecałem dzieciom, że będziesz. Już od dawna tak się cieszyły na tę chwilę. Nie, ja nie mam odwagi im tego powiedzieć, że nie będziesz, nie. Ale za 20 minut masz pociąg z Warszawy, gdybyś zaraz wyszedł, to zdążyłbyś, na pewno byś zdążył. No tak. No ale co robić? Widzisz, ja obejmuję tutaj kierownicze stanowisko w klinice. I właśnie teraz zebrała się Rada Naczelna. Mam zreferować wyniki swojej pracy. Już na mnie czekają. Ja nie wiedziałem. Bardzo cię przepraszam, ja bym nigdy nie telefonował, gdybym wiedział, że tak... Ważna chwila. Nie. Nie, bądź spokojny już. Ja im to jakoś wytłumaczę. Tak, wytłumaczę im, że nie będziesz. Dosyć już mam tych waszych kaprysów, proszę jeść. To pyszny tort czekoladowy, taki właśnie jak lubicie. Pan doktor też lubi tort. To przecież jego imieniny. No dobrze, moje kochane dzieci. No ale co będzie, jeżeli pan doktor wcale nie przyjedzie? Tak. Co to będzie? To my wcale nie będziemy jedli. Jednakże olbrzymią rolę odgrywa atmosfera, w jakiej dziecko wzrasta. Atmosfera, która może pewne cechy psychiki dziecięcej bądź zahamować, bądź zwielokrotnić. Dziecku nie wystarcza zaspokojenie jego potrzeb zewnętrznych. Dziecko najzdrowsze nawet
jest specjalnie wrażliwe na wszelkie objawy uczucia. Dziecku potrzebne jest uczucie, tak jak roślinie słońce. Dziecku trzeba dać serce. Dziecko musi kochać i być kochane. Dziecko musi być kochane. Dziękuję panu doktorowi za tak interesujący wykład. Proszę kolegów, mam zaszczyt zakomunikować, że od jutra pan doktor Bilecki obejmie kierownictwo oddziału dziecięcego w naszej klinice. Bardzo panów przepraszam, ale niestety nie mogę przyjąć nominacji. Ale co się stało? Przeżywam jeden z najcięższych dni w moim życiu. Dla mnie to też są ciężkie chwile, no ale trudno. Janek, przyjacielu kochany, przyjechałeś. Nie wytrzymałem. To było jak ponad moje siły. Dobrze. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie doktorze. Cóż to będzie za radość? Wyobrażasz sobie? Gmina dotąd nie wpłaciła zasiłku? Nie chciałam pana doktora niepokoić, dlatego nie pisałam. No, jak pan doktor stąd wyjechał, to ludzie jakoś zaczęli się mniej interesować sierocińcem. Proszę. Lena? Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Leno, ja wiem, że zawiniłem wobec ciebie, ale nie mogłem inaczej postąpić. Tu czekały dzieci na mnie. Nie chciały uwierzyć, że zapomniałem o nich. Nie wolno ci marnować życia. Przed tobą wspaniała kariera. Będziesz mógł zrobić o wiele więcej dobrego niż tu. Mówiłam dziś z profesorem, jeżeli wrócisz, wszystko jakoś się ułoży. Ty musisz wrócić. Ja muszę tu zostać. Szczęście tych dzieci jest ważniejsze od mojej kariery. Z trudem zbudowałem sierociniec, który dla tych sierotek jest domem rodzinnym. Gdybym wyjechał, wszystko poszłoby na marne. Leno, zrozum. Moje życie jest związane z losem tych bezdomnych dzieciaków. Bądź dla nich dobra.
A nasze życie, nasza miłość. Janku, chyba nie chcesz, żebym wyrzekła się sceny i zagrzebała się tu w Zasielsku. Nie, 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 to jest niemożliwe. Panie doktorze, panie umierza! Panie doktorze, panie umierza! Panie doktorze, niech pan nie umierza! Nam jest tak smutno bez pana! Panie doktorze, niech pan nas nie zostawia sam! Panie doktorze! Dzieci, co wy tu robicie? Nie przeszkadzajcie! Bądźcie grzeczne, chodźcie się bawić do ogrodu! Chodźcie, chodźcie, chodźcie! Panie doktorze, chodźcie się bawić! Teraz rozumiesz, dlaczego muszę tutaj zostać. Tak. One cię bardzo kochają. I to jest silniejsze od nas. Żegnaj. Odezwał. A co mu się stało? Pewnie znowu musi jechać do Warszawy. No, jak tam, panie majster, gotowe? Gotowe, tylko komin drzwi. Śliczny domek, prawda? Oj, śliczny, śliczny. Pan Nowelonciu. Co? Dlaczego pan doktor tak się smutny? Moje dziecko, jak człowiek za kim tęskni, to nie może ani jeść, ani spać. Ani się uśmiechnąć nawet. Lepiej nie mówić. To pan doktor tęskni? No chyba. Lęcz, zlituj się, to zbrodnia nie korzystać z takiej okazji. Pan Johnson i Thompson dziś wracają do Ameryki. Jeżeli nie podpiszesz tego kontraktu... Lęcz. Janku, musisz zapanować nad sobą. Ja wiem, że to niełatwo przychodzi, ale my cię tu też wszyscy kochamy i dopomożemy odzyskać spokój. Widziałaś? Pan doktor płacze. A wiesz dlaczego? Bo ta pani wyjeżdża do Ameryki. Słyszałam, jak pan Feluś o tym opowiadał. To dlatego, że ta pani wyjeżdża. Pan doktor jest taki smutny. Pani Lena uparła się, żebym z nią do tej Ameryki pojechał. No co robić? Nie ma rady. Tak. I pan Felix o mnie zapomni. Pan Noweronciu, jak można? Przecież żebym nie był sercowo zaangażowany, to bym tutaj nie przyjechał pożegnać się. Moją panią ledwo uprosiłem, że mi pozwoliła, bo jutro skoro świt jedziemy. Oj. Pan Noweronciu, niech mi pani serca nie kraje. Nie smućmy się. Przecież jeszcze nam parę godzin do wieczora zostało. Thank you.
Panno Werońciu, niech pani nie płacze. Ja tu wrócę. A jak nie, to pannę Weroncie do Ameryki sprowadzę. No, do widzenia. Do widzenia, Feliksie. No, Werońciu. Czego tu chcesz? Dlaczego jeszcze nie śpisz? Proszę pana, niech mnie pan ze sobą zabierze do pani Merwińskiej. Po co? Co ci do główki strzeliło? Muszę z tą panią pomówić. Idź spać, Balenka. Uciekaj stąd. Idź spać. No to jeszcze ostatni raz do widzenia. Serce ty moje ukochane. Thank you.
blondzina. Maleńka, co ty tu robisz? Powiedz. Ja do pani Merlińskiej. Nic ci nie boli. Uderzyłaś się może co? Chodź, pomogę ci wstać. Hop, hop! Hop, hop! Wstać, wstać, chodź! Hop, hop! Hop, hop! Proszę pani, spóźnimy pociąg. Znalazłam w lesie dziecko zemdlone. Pan doktor, płacze. Niech pani nie odjeżdża. O Boże, ta mała sierocińca. Feliksie, wracamy, jedziemy do Zasielska. Pan doktor, płacze. Niech pani nie odjeżdża. Pan doktor... Profesor dziś jeszcze przyjedzie. Telefonowano. Powinien być na chwilę. Pan doktor... Płacze. Niech pani... Nie odjeżdża. Płacze! Kto ty płaczesz? Dlaczego? Ale nie płaczę! Głupi jesteś! Daj mi spokój! Maleństwo. Przeze mnie tak się stało. Nigdy sobie tego nie daruję. Muszę to naprawić. Żadnego polepszenia. Ja straciłem już wszelką nadzieję. Niech pan przygotuje zastrzyk. Twoją obronę uciekamy się, święta Boża rozcieka. Naszymi prośbami nie zagardzić w potrzebach naszych, ale odczelamy. Nie płacz.
Nie płacz, nie płacz. Nie, nie trzeba. Kryzys minął.